Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Kongres zaczyna przesłuchiwać wielkie kompanie biznesowe, techniczne, inżynieryjne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, wygląda na to, że wszyscy nienawidzą amerykańskich potężnych kompanii technologicznych, inżynieryjnych, internetowych i tak dalej. No poza tym, że miliony ludzi ich uwielbia. No ci, którzy też kupują, też uwielbiają i nienawidzą. Metoda kupowania w ostatnich tam 10 latach zmieniła się dramatycznie, a w ciągu ostatnich 6 miesięcy, no to już kompletnie ludzie nie tylko kupują buty, czy ubrania, czy elektronikę, no ale zaczęli też nawet kupować jedzenie, czy restauracyjne jakieś dania z menu. No wszystko się zmieniło. Teraz Kongres wziął się za te rzeczy, które niby konsument, użytkownik, no bardziej się to opłaca. Opłaca się normalnym, w codziennym życiu ludziom kupować na internecie. Izba reprezentantów w zeszłą środę mieli spotkanie z szefami Amazon, mieli spotkanie Apple, Facebooka i Google'a. Nie było Microsoftu. No i politycy z lewackiej strony zaczęli ich kopać i tak samo politycy z konserwatywnej strony też zaczęli ich tam podgryzać. Socjaliści, demokraci, no to co pierwsze co mówili, no to mówili to, że kompanie są przede wszystkim za wielkie. Po drugie, że są za silne. Po trzecie, że są zakapitalistyczne i że nie mają związków zawodowych i że to ten sukces kapitalistyczny ich troszeczkę tak denerwuje. Republikanie dla odmiany nie lubią tych firm, dlatego że pracownicy ogólnie rzecz biorąc tych wszystkich firm, no to przekrzywiają się do lewactwa, tak? No to są ludzie, którzy kochają socjalizm z jakiegoś powodu, właściciele, milionerzy, miliarderzy kochają socjalizm z jakiegoś powodu, pracownicy, inżynierowie, którzy zarabiają po 100, 200, 300 tysięcy i są powiedzmy, rycerzami nowego układu, królami nowego układu, ale popierają socjalizm teoretyczny. Praktycznie jako kapitaliści mają pieniądze, ale teoretycznie socjaliści uwielbiają lewactwo. Dlaczego prawica i republikanie, konserwatyści nie robią tych kompanii? No bo to widać. Widać, że Google, Facebook, Twitter, no to oni jednak nie lubią kanałów prawicowych. Tak jak w moim wypadku, jestem zdemonetyzowany już od roku. No i mi powiedzieli, jeżeli muszę przemyśleć to, co mówię, no i muszę przemyśleć to, co piszę w opisach. 13 sierpnia będzie trzecie odwołanie i dali szansę, że powiedzmy, jeżeli zmienię to wszystko, co mówią, no to może zastanowią się nad monetyzacją. Monetyzacja sama w sobie to nie ma dużego znaczenia przy takich oglądalności 100-200 oglądalności każdego filmiku, no ale ja mam około 1000 filmów, no i oni nie pokazują tego nigdy. Dlaczego nie pokazują? No bo jak nie ma monetyzacji, no to im się nie opłaca pokazywać, propagować, czy nie robią kasy,
nie robią kasy na moim kanale, no to, nie, to mój kanał będzie niewidoczny. Także że to jest duża sprawa. Dużo, dużo ludzi mówi, po co ci ta monetyzacja i po co ci te 5 centów dziennie czy 10 centów dziennie. No ale to jest właśnie po to. Oni robią pieniądze, jak nie robią pieniądze, to kanały są niewidoczne. I to jest takie wygłuszanie, to jest wygłuszanie prawicowych, konserwatywnych kanałów. No i to algorytmy to robią. Oni patrzą, co się pisze, słuchają, patrzą na ludzi, którzy, na kabli, którzy donoszą i mówią, że są jakieś niepopularne tematy, no i oni to likwidują. Jeden z demokratów powiedział coś takiego, że amerykańscy założyciele, czyli wszyscy ci, którzy walczyli o niepodległość w czasie tych 13 kolonii angielskich od Londynu, no bo to rewolucja, czy ten protest zaczął się od tego, że Amerykanie płacili podatki do Londynu, ale nie mieli swoich przedstawicieli w Londynie. Także to była reprezentacja bez... była opodatkowanie bez reprezentacji. No i nie chcieli ugiąć I ten jeden z amerykańskich polityków z kongresu powiedział, że założyciel amerykański nie ugięli swojego karku przed królem, no i teraz też nie będą uginać swojego karku przed cesarzami tej nowej technologii. No to ciekawy punkt widzenia, ale dodał, że ta wielka czwórka, ta wielka potężna czwórka zabija małe biznesy, zabija małą produkcję, no i kompletnie zmienia dynamikę ekonomiczną w Ameryce. Ta dynamika inżynierska i ten rozwój badawczo-rozwojowy, cały ten system ekonomiczny został zniszczony. Czy to jest prawda? No pośrednio jest to prawda. Pośrednio to jest prawda, no bo Google opanował, powiedzmy, reklamy na całym internecie i YouTube jest, należy do YouTube należy do Google, także to też jest ta sama ręka. Ministerstwo Sprawiedliwości i Komisja Federalna do spraw handlu przypatrywała się temu, no i możliwe, że w tym roku będą jakieś oskarżenia. No ale kompanie się bronią, jak tylko mogą. Te cztery kompanie to w sumie robią potężną kasę, no i są też konkurencją pomiędzy sobą, no ale to nie chodzi o to, tym, którzy rzucają oskarżenia, to nie chodzi, że potężna gigantyczna firma walczy przeciwko drugiej gigantycznej firmie. Amazon, no to na świecie to jest 1% całego tego biznesu handlowego, w Ameryce no to jest około 4%. No to jest dużo i niedużo. Walmart no to jest firma, która ma budynki i sklepy, no i też wchodzi, powiedzmy, w biznes detaliczny. W tym całej pamięci w chmurach, no to jest Amazon ma konkurencję i od Microsoftu, i od Google, no i to od chińskiego Alibaby. Chińczycy, oni przez ostatnie 20 lat, 30 lat, no to oni wszystko patrzyli na każdy, na cokolwiek i robili swoje chińskie wersje. Nie tylko fabryki kopiowali, no ale właśnie większość tych amerykańskich czy zachodnich kompanii internetowych, no to ma swoje odpowiedniki. eBay ma odpowiednik, Facebook ma odpowiednik, Google ma odpowiednik, chiński to są, no znana jest to metoda. I teraz Alibaba chce wchodzić na rynki amerykańskie tak samo. Apple iTunes, czyli to jest serwer taki z muzyką, no to ma niby konkurencję ze Spotify i z Amazon Prime. No ale to jest...
No to jest konkurencja i to nie jest konkurencja. Wszyscy ci postępowi socjaliści tłumaczą, że to wszystko nie działa. Nie działa dlatego, że socjaliści chcieli bojkotować Facebook, dlatego że Facebook powiedział, że nie będzie się naginał do wymagań, co ludzie mogą powiedzieć, czego nie mogą powiedzieć. No też nie jest do końca wolność wypowiedzi tam, no, ale Facebook nie jest tak oficjalnie przeciwko tej wolności wypowiedzi. Socjaliści powiedzieli, że jeżeli bojkot nie działał, to znaczy, że jest tam monopol. Biznesy teoretycznie mogą unikać ogłaszania na Facebooku. Mogą dotrzeć do klientów czy przez Amazon, czy przez Google. No, są to inne platformy i tak dalej. Facebook mimo wszystko traci swoich użytkowników. Ludzie przechodzą do Snap, przechodzą do TikTok, szczególnie młodzi. No, Chińczycy też to opanowali. Teraz Trump powiedział, że tam jest za dużo szpiegostwa, no i że to może być też nielegalne. No, Chińczycy na każdym froncie kopiują 100% wszystkiego, co mogą, dodają swoje 20% jakiejś swojej idei czy pomysłów, usprawniają wszystko to, co tam nie działało u konkurencji, no i sprzedają za połowę ceny. To jest taki biznesplan, to nie jest skomplikowane. Chińczycy kupią fabrykę, powiedzmy, przetwórnię mleka z Polski za 10 milionów. Ten producent polski jest zadowolony, że sprzedał za 10 milionów. Może miał obiecane, że zrobi następnych 10 przetwórni mleka. No a później po pierwszej oni po prostu patrzą, rozdzielają wszystko, robią rysunki i produkują za pół ceny. Tak się stało z butami, z komputerami, no w sumie ze wszystkim. No i z programami, czy z platformami społecznymi. Facebook miał mniej więcej podobne rzeczy jak TikTok i w 2018 roku zaczął wprowadzać tak zwane lasso, czyli te kowboje, co mieli te sznury do łapania koni czy tam bydła, no ale właśnie te sznury nie złapały za dużo użytkowników, no i Facebook się wycofał. Facebook wykupił Instagram, tak? Instagram był niezależny, no ale to Facebook miał na tyle szmalu, że wykupili Instagram. Usprawnili tą cały pomysł takiego błyskawicznych tych zdjęć, inwestowali w tą stronę. No i trudno powiedzieć, czy Instagram by sam w sobie przetrwał, czy by nie przetrwał, no ale przy Facebooku, jak to się rozszerzyło, no to jakoś sobie daje radę. Powiedzmy, czy byłoby to podobne jak Yahoo, kiedy była wyszukiwarka. No Yahoo na dzień dzisiejszy, no to tylko są, można powiedzieć, e-maile, no i wiadomości światowe. Także Yahoo jako przeglądarka czy wyszukiwarka, no to nie wyszła za bardzo. Amazonowi się udaje działać tylko dlatego, że no to jest jeden wielki komis. Cały ten pomysł Amazon, oni kiedyś 15 lat temu, nie, no ile to, 22-23 lata temu, kiedy zaczynali, no to Amazon próbował sprzedawać nowe książki książki, które były w księgarniach Barnes & Noble. Barnes & Noble to była potężna sieć księgarni w budynkach. No i Amazon zaczął sprzedawać książki. No, swój software tylko mieli. Oni nie mieli rzeczy. Barnes & Noble pakował te książki, wysyłał te książki, a Amazon tylko brał pieniądze i dawał działkę z powrotem. Nie za bardzo to wychodziło. To później oni poszli na książki używane, no a później poszli
wcześniej na wszystko używane, później wyszło na wszystko nowe. No i na dzień dzisiejszy jest prawie 2 miliony sprzedawców na Amazon, z czego oni biorą komisowe, bandyckie komisowe, bo oni biorą nawet do 30% ceny sprzedaży. Także jeżeli ktoś kupi za 1/3 jakieś badziewie, podwoi cenę, czyli sprzedaż za 2/3, no Amazon weźmie 1/3, także jeżeli ktoś płaci $100, to Amazon bierze $30, ten co wszystko zrobi bierze $30, no i oryginalny towar kosztował $30, także proporcje są dosyć debilowate. No ale Amazon mówi, że jest ponad 200 tysięcy sprzedawców, z których mają ponad 100 tysięcy sprzedaży. No 100 tysięcy sprzedaży, no to nie jest dużo, no bo ze 100 tysięcy sprzedaży, no to zarobią tylko 30 tysięcy, bo 30 oddadzą do Amazona, 30 zainwestują, także że 100 tysięcy sprzedaży, no to nie są duże sumy, no bo jeżeli ktoś zarobi 30 tysięcy, no to dla jednej osoby, no to jest powiedzmy $15 na godzinę, a ile się narobi, no od groma się narobi. Amazon przegonił eBay, no ale tylko dlatego, że eBay to jest platforma bardziej aukcyjna, no a Amazon, no to jest sprzedaż towaru i ten sam towar może być sprzedawany przez różnych sprzedawców, no i tam jest jakaś konkurencja, tak? Także eBay i Amazon, no to są inne podejścia do tego biznesu. Amazon teraz nieprawdopodobnie się rozwinął też przez tę panikę 19 i przez to, że ludzie siedzą w domu i wydają dużo więcej pieniędzy i zamawiają przez internet. Te wszystkie gigantyczne firmy amerykańskie, no to działają w sumie globalnie, działają na całej kuli ziemskiej, no i mają konkurencję z Chinami, tak jak wspominałem, wszystkie firmy zachodnie, które osiągnęły jakiś tam sukces, no to są kopiowane na Hama, na komunistę po prostu przez Chin. Te amerykańskie firmy technologiczne, no to jeżeli by politycy wzięli się za rozwalanie tego monopolu, czy jak tłumaczą, czy ten antitrust, no to wtedy Alibaba, czy Baidu, czy Tencent, czy ByteDance, czy wszystkie te firmy, które tam są w Chinach, komuniści nie zakażą się rozwijać. I wszystko by się rozwalało. Alibaba chce wywalić w Europie Amazon, cały ten biznes pamięci w chmurach. Także to może nastąpić mimowolnie. Politycy, którzy się wściekają nad tym, że Chińczycy chcą zdominować światową ekonomię, no to w sumie powinni się zastanowić, czy rozpieprzanie od środka amerykańskich firm to pomoże Ameryce, czy raczej nie. Firmy amerykańskie starają się inwestować w tych wszelakich biznesach sztucznej pamięci i tak dalej. Część ludzi uważa, że te wszystkie antymonopolowe akcje, no to są jakoś tak bardzo uczciwe. Tyle tylko, że za Obamy Amazon wziął Ministerstwo Sprawiedliwości, wciągnął w walkę przeciwko Apple, kiedy Apple starał się wejść w książki elektroniczne. No im się to udało. Udało się, powiedzmy, ustabilizować dominację Amazon z
książkami i e-book został wywalony. Tak samo z IBM-em. Ścigali IBM wtedy, kiedy komputery były wielkości trzech lodówek, to jak wchodziły, powiedzmy, mniejsze komputery osobiste, no to ścigali IBM, który robił te desktopy, robił te walizkowe komputery. Także ściganie kompanii, no to nie jest najlepsze, jeżeli się patrzy na konkretny dzień i na konkretną sytuację. Mogą wywalić dziecko wraz z kąpielą. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.